O, witam bardzo serdecznie znowu, po raz kolejny, kolejny dzionek i tadam, płyteczka pocynowana, że tak powiem, polutowana już była przez pana Sylwestra. Nie wiem, czy dobrze mówię. Tutaj mamy taką przesyłkę, znaczy przesyłkę, to nie była taka przesyłka, tylko że żeśmy się spotkali osobiście i przekazał dla mnie tutaj tak, oprócz tego jeszcze kupę różnych innych gratów, a więc co, może rozpakujemy, zobaczmy, bo wiem, że tutaj są lampki. To już nie będę owijał bawełnę, że tego nie rozpakowywałem, bo już wiedziałem dokładnie. Słuchajcie, powstaje wzmacniacz, poszukujemy lampek ECC83 i teraz patrzcie, co mi tutaj pan Sylwester, że tak powiem, przekazał. Okej. Robimy w ten sposób, że tutaj weźmy sobie tę kamerkę jakoś bliżej i będziemy coś tu pokazywać. Najpierw może tak, wypakujmy to wszystko, zróbmy sobie miksturę. Ale piękne sprzęt, piękne rzeczy. To jest arsenał. To jest arsenał, słuchajcie. No nie wierzę, no piękna sprawa. Wiecie co to jest? ECC86. ECC85, dwie sztuki. Szkoda lampa, szkoda jakiś, nie wiem co to jest, dobra. O, jedna luza. EZ81 Muller. Lampeczka. Słuchajcie, wielkie dzięki Sylwek za te wszystkie graty, które ty przekazałeś. Wiem, że chyba tobie się nie chce już się tym zajmować i po prostu z tego powodu, że tak powiem, to trafiło do mnie. A ja tutaj zrobię kolejny właśnie prototyp. Jest to wzmacniacz 70 chyba 4 czy 5 rok na tranzystorach germanowych. Do tego będzie ten preamp, tylko ten preamp będzie całkowicie przerobiony, nie na napięcie tak jak tutaj było, że tam 130 V na anodę, tylko na napięcie 48 V tylko na anodę. Nic więcej nie będzie trzeba, bo tutaj mam 40 V bezpośrednio z tej końcówki możemy wyjść przez te rezystory, tak jak było w oryginale. Tu to było oryginalne bodajże Grundig, oryginalna końcówka od gramofonu Grundig. I teraz tak, trafo oczywiście będzie jeszcze inne, trafo będzie posiadało żarzenie 6 V i napięcie dwa razy z samego trafa, dwa razy, takie jak od Toski. Dwa razy 29 V chyba bodajże, także jedne 29 V to będzie po filtracji tam około 40 zasilanie końcówki, drugi będzie około dodane napięcie do preampu na anodę, czyli tam gdzieś około 80 V i to jest góra, no chciałem po prostu, albo oddzielnie zrobimy separację, jeśli pójdzie na 40 z kawałkiem na anodowym, takie niskie anodowe, tak, takie niskie. No dobra, patrzymy co tutaj mamy, co tu za arsenał jest. Słuchajcie, ECC85, dwie sztuki widzę, są spakowane, to są lampki włócze, tego już nie ma w produkcji i praktycznie tej lampy nie dostaniecie oprócz tego nigdzie, chyba że ktoś ma z zapasów. ECC85, to są, robiłem generatorek ostatnio na UKF, na tych lampach. Słuchajcie, dwie lampeczki odkładamy. Co tu mamy dalej? Może ja to sobie od razu będę tutaj z powrotem do kartonika wkładał. O. Piękna sprawa. Już się na lampkach nie chcę komuś tam robić, a to jest po prostu miodzio.
ECL86. To jest trioda i pentoda, tak? Już patrzymy w mapę katalogową. Moment, moment, musimy tutaj o ECL. ECL86. Tak jest, trioda i pentoda. Wzmacniacz ala Bambino. W późniejszych Bambino, chyba w trójkach, już one były wstawiane. Były EL84, 82 wstawiane w Bambino i ECL86. Ta lampa ma 3,5 W mocy. To jest gotowy wzmacniacz 3,5 W audio. Ma triodę jako przedwzmacniacz i pentodę mocy jako wzmacniacz. No i tych lampek trochę tutaj jest. Teraz sobie je policzymy. Praktycznie to jest arsenał. Te lampki wszystkie były używane praktycznie do audio. I to są ECL-ki, czyli żarzenie 6 V. 6,3 V. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk. Słuchajcie, można zrobić OTL. Czyli beztransformatorowy wzmacniacz. Gdzieś pewnie ze 30 W albo i lepiej. Kurde, super, ECL-ki. Tego już też nie ma, a jak jest, to ceny kosmos. No dobra, patrzymy co tu dalej w tym woreczku. Tego co tu widzę, to są PCL86, czyli ona się różni tylko tym od ECL, tak, PCL, tylko żarzeniem. Też ma 13,6 V żarzenie. PCL. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 sztuk. I one, te, akurat te wzmacniacze, PCL80, o te, PCL86, były stosowane w starych telewizorach. Kiedyś się brało taki worek lamp i się szło na naprawę telewizora. Słuchajcie, z workiem lamp można było naprawić praktycznie każdy telewizor. Dobra, zobaczmy co tutaj jest w białej torebce, bo nie wiem. O, jakie dobroci. E88 CG. Co to za lampa? E88 CG czy CC? CC. E8, to jest chyba bodajże podwójna trioda. E88 CC Valve. Ale zobaczmy, zaraz zobaczymy co to jest. Tesla Electronic Preamp. Valve Preamp. Typowo do preampu podwójna trioda. Tak jest. Czyli wzmacniająca i to jest, zaraz zobaczymy, moment, może znajdę gdzieś PDF-a. No jest. Datasheet tak zwany. Tak, to jest odpowiednik, słuchajcie, tej co szukam, nie? 83 ECL 8, nie, dobrze mówię? Nie. Już mi się teraz zaczyna to mieszać, bo za dużo nazw naraz. Ale teraz tak, jedyneczka to anoda, tak jest, dwójka siatka, trójka katoda i tutaj mamy szeregową, podłączoną, się różni od, czekajcie, moment, od 83, tej, moment, ECL. Od 83 tylko tym, że ma żarzenie szeregowe i nie ma odczepu do nóżki 9. Nóżka 9 jest tylko ekranem pomiędzy jedną triodą a drugą. Czyli możemy zastosować śmiało te, jeśli żarzenie preampu zrobimy w szeregu, a nie równolegle. Czyli napięcie żarzenia około tam 13,6 V, a nie 6,3. Czyli około 13 V żarzenie. I wtedy specjalnie mówię 13, nie 14, bo niektórzy robią, że 14 V albo 12 V, około 13 V.
mniejszy pobór prądu, no, jak w szeregu zrobimy. Podwójna trioda. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć sztuk. Ojejku, ojejku, zaraz będzie. Super, normalnie super. Jakby przyszło teraz za te lampki, tak naprawdę, no, kupa kasy, że tak powiem. Tylko jeszcze ciekawe, jaki stan jest tych lampek. To się okaże wszystko w praniu, słuchajcie, bo to nie jest tak, że to wszystkie będą sprawne 100%, nie? Na pewno te lata swoje mają te lampki, także nie będziemy tutaj nawet mówić o tym, jaka jest sprawność tych lamp. EL84, proszę bardzo, EL84, to jest typowo lampa audio. W tych czasach bardzo mocno poszukiwana i cholernie droga na Allegro, bo sztuka kosztuje nawet 100 zł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk. EL84, lampa Bambino. Bardzo mięciutkie brzmienie ta lampa ma, o ta. EL84. Szukamy noty. EL84. Lampy elektronowe online. Cena 40 zł. 84 JJ. Ale to już jest nowa produkcja, także to ja tego nie wiem. No dobra, to teraz zobaczymy. PDF. Albo jeszcze inaczej, albo zobaczymy sobie Allegro i zobaczymy, w jakich cenach one chodzą. To jest sama pentoda, słuchajcie, to nie jest Bambino, już to widzę, to jest sama pentoda mocy i ona ma 5,5 W. Sama pentoda mocy, właśnie, widzicie, jak mi się mylił, bo już mi to wylatuje z głowy, jak to kiedyś pamiętam, wszystkie na pamięć znałem te lampy, nawet końcówki wyprowadzeń. EL84, ale niestety czas robi swoje. Także marudzenie dziadka Janka. Słuchajcie, ciąg dalszy. Jest super, że tak powiem. To mamy pentody mocy na dwóch w poszpulu. Kanał możemy zrobić. Dychę wzmacniacz 10 W. Także sobie będę się posiłkował gogle. Dziadek gogle dla dziadka Janka powie. No dobra. Jak to było, prawdę ci powie, nie? Wujek Google. Co to jest? Nie ma na opakowaniu, ale jeśli razem z opakowaniem, czy to są takie same? Takie same. I co my tu mamy? EL? EL? 86. I właśnie EL86 to jest jeszcze inna niż tamta. EL86, czy to znowu to było? 86. Czyżbym już taki miał? Nie. To jest sama pentoda mocy. EL86 też. Zaraz zobaczymy. Momencik, może mi się uda tutaj PDF-a mieć tak na szybko. Gdzie ona była stosowana? W radiach. EL-ki były w radiach. PCL-ki były w... Tak, to jest pentoda mocy, słuchajcie. Zasilona w siatce pierwszej. 5 mega ohmów. Opornik do masy. Siatki pierwszej. Siatka druga to jest napięcie plus 5. Głośnik plus 75,6 W. Troszeczkę mocniejsza. Tamta 8,4 miała mniej niż 5,5. Miała coś chyba około 5 W. A tamta jest troszeczkę mocniejsza niż 84, nie? Tak, to jest EL, sama pentoda. ECL86 to miała diodę i pentody. Tak, czyli to są inne. Słuchajcie, to są inne niż tamte, czyli to są same pentody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
słuchajcie, to może zrobimy... Nie, zrobimy. Zrobimy taki mały, fajny wzmacniaczyk i w push-pullu na nich. Na tych lampkach, wiecie, bo to są naprawdę fajne lampki. Podkładamy. O kurde. Muszę zdjąć ten tekst. Ten się podbił, aż zarysowałem tę rękę. No i ECC82. ECC82 to jest praktycznie to samo, tylko trochę inne wyprowadzenie niż ECC83. ECC82 12AU7 odpowiednik. ECC82 cena na Allegro. Dwie lampy 400. Nie wierzę, słuchajcie, nie wierzę. Przedwzmacniacz lampowy, cena 2100. Nie uwierzycie, słuchajcie, ale pierwsze, co mi wyskoczyło na Allegro, to taka cena. ECC82 12AU7 429 zł. Dwie sztuki. Nie, to jakiś fachowcy RFT, 25 zł sztuka, 52 zł, 4 sztuki, o już jest lepiej, 31 za sztukę, 2 sztuki 195 zł, no kurczę, takie ceny, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, EC92 to jest jeszcze co innego, to też jest jeszcze co innego, także raz, dwa, trzy, pięć sztuk. Pięć sztuk, ale z tego co tu widzę, ta już nie będzie chyba dobra. XD38. EC82, no to jest to. Te dwie sztuki to EC92 z mniejszą podstawką. A tutaj jakaś ruska. No dobra, no. Trzeba będzie przetestować, bo to nie znaczy, że one są sprawne. Wiecie, bo one swoje lata mają na 100%, także będziemy je sobie testować. Ja tu poszukuję ECC83 i do tej pory jeszcze nie znalazłem, także nie wiem, ale zaraz się dowiem. Te dwie to nawet nie wiem co to. EF86 to radiówka. ECC82 to do tamtych. ECC82, czyli szósta lampka. ECC82. EF86. EF86 to są te małe. EF86. EF86. EF to są typowo radiowe lampy. EF86. EF86. Czy ECF? Nie, EF. EF86. Pentoda mocy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, pentoda. Myślałem, że to jest heptoda, nie pentoda. EF86 to jest pentoda mocy i 56 rocznik. Przy czym ona była używana, to nie wiem. Odpowiedniki jakieś ludzkie są. No dobra, to jest jakaś mała pentoda mocy. EF86. To nie są EF. Nic, to dobra, to EF odpada tutaj. To były te E82. Tu mamy dwie sztuki, tylko zaraz zobaczymy co to jest. ECC81. ECC81 to jest prawdopodobnie ECC83 odpowiednik. ECC81. Zaraz będziemy wiedzieć. No.
Czemu nie chce się wyświetlić? No dobra, jest. Tak, podwójna trioda. ECC83 ma identyczną skład wewnątrz, czyli anoda 1, 2, siatka, 3, katoda, 4, 5, żarzenie szeregowo, 9, równolegle do 4, 5. Czyli OT 81 będę pasować do tego preampu, czyli odkładamy, słuchajcie. Chyba, że znajdę, nie znajdę. Ciekawa lampa, EZ81, to jest chyba jakiś prostownik EZ, coś mi to mówi, że to chyba jakiś prostownik. Jeszcze zobaczmy, co to jest. Czyli ECC83, słuchajcie, nie mam, a chciałem zrobić na ECC83, ale za to mam, zobacz, tylko dwie sztuki. Jeśli która z nich nie będzie sprawna, to nie wiem, sam co zrobię, no ale zobaczymy. PL83, lampa do telewizora, PL83, odchylanie bodajże pionu. A czemu tu EL83, a tu PL? PL84, PL83, a tu napisali mi EEL, EL83, PL83, zobaczymy, co to jest prawdopodobnie pentoda mocy, EL83, tak, to jest pentoda mocy do odchylania pionowego. Tak? Dobrze mówię, czy nie? EL jest 6V, tak, tylko pentoda mocy A, PL, PL, jeszcze zobaczmy PL, co to jest. To jest to samo, tylko że nie ma większe napięcie. Zaraz wam powiem, jakie dokładnie. 15V rzeżenie. Czyli to są lampy, ta jedna jest tylko radiowa, a te są telewizyjne. Znaczy, ona, ta też jest telewizyjna, tylko tyle, że w niektórych telewizorach były tak właśnie robione, rozwiązane żarzenia równolegle, a w niektórych wszystkie lampy były w szeregu. Jeszcze zobaczmy, co to jest, bo tutaj jest jakaś jedna w pudełku. EF86, z tego co na pudełku napisali, ale czy tak. EF86, no to tam były te EF-ki. Jeszcze sprawdźmy tą fajną, taką ciemną, piękną, ładną lampeczkę. EZ81. EZ81. I to tak, tak jak mówiłem, to jest prostownik podwójny. Dwie anody, jedna katoda i żarzenie. EZ81. Wiem, komu ją wyślę. I wiem chyba nawet, że będzie mi to potrzebne. No dobra, to te sobie wrzucamy tu. Może ktoś mały, to nawet nie ma co używać. Słuchajcie, tyle lampek. A nie ma tych, co chciałem. No cóż. Będziemy coś tu kombinować. Ewentualnie może zrobimy na... ECC82, bo tego jest chyba 6 sztuk, ale cena też jest ich konkretna. ECC82, ECC82, ECC81. No zobaczymy. Zaraz sprawdzimy, czy one się różnią. Ale mi się zdaje, że pójdą na pierwszy strzał te ECC81, bo to są typowo do audio lampeczki. Także. O, i to będzie wszystko, wiecie, przykręcone do górnej części budowy. Lampeczka będzie wystawać tyle, dosłownie tyle będzie wystawać. No, do tego będzie ten wzmacniaczyk. To. I trafo będzie inne. Kurczę, odłączone. Trafo będzie inne. Trafo będzie większe, ładniejsze, może i okrągłe. Zobaczymy jeszcze. Znajdę teroida z dwoma napięciami po 20 V, żeby mieć 40 V. No i drewniana obudowa. Na środku czarna blacha. Tak jak jest zrobiony dual, bo to będzie do duala.
A i do tego jeszcze dojdzie, zaraz wam znajdę może, wskaźnik wysterowania na wskazóweczkach. Także zaraz poszukamy. O! Taki śliczny, piękny, ładny wskaźniczek na podwójne stereo. No i wychodzi na to, że znowu w obudowie miejsca zabraknie na zasilacz. A nie chcę robić bydlaka wielkiego, że tak powiem, bo to tylko 2x15W. Chyba, że piętrowo. Też zasilacza transformatora nie zrobię pod lampami, bo będzie brumy. Będą przydźwięki. Siatki w lampkach będą pracować od transformatora. Chyba, że tyroid jakiś i ekran. Ewentualnie tu z tyłu, a to zrobić takiego długiego. Zaraz zobaczymy, jeszcze zmierzymy, ile ten gramofon ma długości, wiecie? Zmierzymy. Teraz moment. Zmierzymy, jak mam tutaj. Głębokości, znaczy głębokości ma 34,5. No, to wiecie co? To tak. To z tyłu wejdzie jeszcze transformator. I dodatkowa płytka stabilizatora do... I wyjdzie na to, że końcówka mocy będzie na środku. Jeszcze musimy zmieścić gniazdka 34,5. Tyle będzie. Oj, oczywiście ta kamerka siadła. No dobra, będziemy coś tu modzić. ECC82 prawdopodobnie, albo ECC81. Takie miniaturowe live'y. 34,5 takiej długości będzie, no to wejdzie. Wszystko wejdzie. Będzie obok wzmacniacz, obok duala. To są tylko takie na razie przymiarki, ale wzmacniaczyk będzie fajny. Pozdrawiam. Liczę na łapeczki do góry, słuchajcie. Dla tych, którzy się obrazili, że nie mogą komentować, to dzisiaj włączę komentarze. Ale komentarze będą do czasu następnego filmu. Następny film się pojawia, to ten film... Już nie ma komentarzy, są usuwane wszystkie, a komentarze będą do czasu kolejnego filmu, nie? Czyli zawsze możemy komentować tylko na jednym filmie. Po prostu tych filmów już jest ponad 800, prawie 800. I ja część mi komunika, wiecie jak to jest z YouTube'em. Z YouTube'em jest tak, że... Albo da te powiadomienie, że ktoś coś tam napisał pod którymś filmem, albo nie da. I część otwieram filmy, a tam litania, prawie 300 komentarzy, gdzieś jakiś stary film sprzed 2 lat. 300 komentarzy, ja nawet nie wiem o co tam chodzi i nie wiem, nigdy ich nie czytałem, nie? Także wiecie, żebym ja cokolwiek mógł przeczytać, to zrobimy w ten sposób, że na ostatnim filmie będą tylko komentarze do czasu pojawienia się kolejnego filmu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.